Cześć, jestem Frono, po drugiej stronie siedzi Ewira, siema ludzie. I dzisiaj recenzujemy chapter 749, Napływ Armią Łobuzów. Armia Łobuzów, no w sumie to jest Armia Łobuzów. No i znowu mamy wesołą okładkę, gdzie Dadan śni o swoich przybranych dzieciach, chłopakach, z których jeden nie żyje. I drugi też, ona też chyba nie wie, że Sabo żyje, więc dwóch nie żyje. I Tygrys nie żyje. Tak. I generalnie to jest kolejna okładka, taka w stylu Ody, może znowu będzie jakaś dłuższa historia, czy coś takiego. Ale to znowu jest prośba od kogoś, od Maru, Iksaru, Kazu. Tak? Czekaj, nie za... Tak. Okej. Czyli on na razie robi te... Dobra, niech robi. I dalej mamy znowu przebicie od razu po tym, co się stało w ostatnim chapterze, czyli Pika dostał mocarnego ciosu od króla i od tego wiertełka. Tak, od tego z kolcem na głowie. Czy tam... Dobra, mi no, on ma jakieś takie imię z dużą ilością J i... Chinjoji. No, coś takiego. O, Donchoji. Dobra. Mniejsza z tym. I dalej mamy o tym, jak cała ekipa ucieka, a Byniu prowadzi. Tak. Byniu, ty piękna bestia. Tak, wszyscy jadą na Byniu. To znaczy łapią się Bynia, złapali się ci dwaj arabscy zabójcy. No. Dalej mamy tego Ideo, który ma te robocie łapy, którą wywala wszystkim ostro. I to mocno wywala. No. Cavendish tam później się też pojawia. Ta Orlumbus, wszyscy. No. Admiralski Tuz. Generalnie te chaptery One Piece to sama rozpierducha. Niewiele można co powiedzieć o co tu się generalnie dzieje, bo oni się biją. Ale wiesz co, podoba mi się to, że jest spójniej niż było. Nie ma takich przeskoków. I że po prostu chłopaki po tym, że szybko się zregenerował Pika, doszli do wniosku, że na razie, dopóki nie poznają go owocu, to trzeba spieprzać. No, i uciekają. Wszyscy myślą, że Luffy właśnie został w łeb, no, a to się okazało, nie. Co? Że jedzie dalej. Na Byniu po ręce. No, dokładnie. Ale wiesz co, to mowy tak ślicznie wyglądać w anime, jak będzie ten najazd na to, wiesz, takie miasteczko, a to okaże się, że to jest ręka. I oprócz na Byniu, Boże, nie przyzwyczaję się do tego Usi, co jest wolę Bynia. To jest po prostu, z Luffy'im się złapali właśnie ci arabscy zabójcy. No. Oczywiście jest szybko, kim wy jesteście do jasnej cholery. Tak. I jest, Pika sobie odrósł rękę. Tak. I Pika zobaczył słomkowego. No ale Luffy jak to się... Przywalił mu z czarnych słoniowych rąk. Tak, z Magnum. Po prostu zgryzli Magnuma. On się ostatnio tak nie bawi w te konwenanse. Odwalił głowę, ale oczywiście to była tylko... To był tylko kamień. Makieta, tylko kamień. I okazało się, że u posady tej głowy jest prawdziwy Pika. Tak, siedział prawdziwy Pika. Który ma miecz? Gigantyczną katanę. No. I to tak w opór gigantyczną. Tak. I tu mi się podoba, jak on już chce zaatakować Bynia. Bynia już nie wie, co robić, czy ma się zatrzymać, czy pędzić. I nagle Luffy się... Kurde. Rolami się zamieniają. Tak. Luffy się zamienia z rolami i przeskakuje nad mieczem. To jest fajne. No i tutaj jest... Tak, dalej Bynio jedzie, tak, zaraz się wykazuje generalnie. I zatrzymuje, katanę. Bez większego jakiegoś problemu. To będzie zarąbista zobaczyć, bo to jest chyba pierwszy pojedynek, gdzie naprawdę czuję, że zaraz mogę się spocić. No. I tutaj mamy piękne powiedzenie, bo Pika od razu chce zaatakować słonkowego, na co Zoro mówi... Mój kapitan nie będzie tracił na takie kamulce jak ty czasu.
No. Będę musiał ci wystarczyć. Ty sopranowy matole. Fuck yeah. Ja chromowę. No i to... Przebitkę mamy znowu na resztę tych ludzi. Tak, nie wiadomo, co się dzieje. Pędzą oni nadal na chama wobec innych ludzi. Gdzieś tam biegną. I okazuje się, że Lau zaczął... Lau coś postanowił. Lau. Dobra, Lau. No. Revi. Nazwijmy go Revi. Nie. Trafalgar zaczął coś... się zaczyna wygadywać o swojej przyszłości. I okazuje się, że... I najważniejsze, najważniejsze, Don Flamingo zabił najważniejszą osobę w życiu Loa i to był brat Don Flamingo. Gej! Tak. Da. Ja chromola. No, kurde. Chapter był krótki. Był krótki, był szybki, bo miał bardzo dużo tych podwójnych stron. Ale mi się podobał. Tak, mi się też. Zresztą zawsze nam się podobał One Piece. No zawsze. One Piece jest po prostu powolnie robiony. Trudno się do niego przyczepić. Ale trzeba powiedzieć, że nie będzie już teraz taki dobrze robiony, ponieważ Oda znowu ma przerwę. Z powodu operacji migdałków One Piece'a nie będzie przez 2 tygodnie. Ale to trzeba przyznać, że Oda przez tyle czasu pracowała z tymi migdałkami, pewnie pomniejszonymi, czy choroba, wie co. No ale potrzebne, czyli następny chapter One Piece'a będzie... Długo nie będzie. 10 czerwca, 17 czerwca mi wychodzi, że koło 17 czerwca będzie kolejny chapter One Piece'a. No dobrze, ale miejmy nadzieję, że już po tym, jak Oda wydobrzeje tak powolnie, to już nie będzie sobie robił tych przerw tygodniowych. Tylko pojedzie ostro z buta. No bo znowu przerwał w takim momencie. Zresztą może to może trochę na zaplanowanie dokładnie tego, co się będzie działo. Tak, i tak teraz pewnie będzie kupa flashbacków o tym, jak to Trafalgar pewnie był uratowany przez tego... Korozona, tak? Korozon. Korazona. Zobaczymy pewnie jego tam, dlaczego zostali zabici, jakie były w ogóle stosunki braci. No, będzie pewnie dużo takiego mydlenia. No, będzie flashback. No, prawie na pewno ten flashback. To pewnie będzie dłuższy, to nie będzie tak jak z tymi. No. Nie będzie tak jak z rodziną królewską, że buch. Tak. Będzie raczej, no właśnie, nie wiem, z 5 do 10 chapterów, myślę, będzie ten flashback. Wychodzi na to, że koniec tego arku zobaczymy w listopadzie. Może? No, może. O ile nie będzie żadnych przerw znowu. Nie, no chyba wyzdrowieje. Ale nie, mi się podobało, było radośnie, miło. Ja tęsknię za nami generalnie. Dawno jest takiej, dawno nie było. Spokojnie, oni teraz pewnie z Big Mom są. Walczą. Mam nadzieję, że Oda o nich nie zapomniał, bo tak trochę wygląda. No, trochę tak. Ale na dobry... One Piece drugie miejsce, tylko za Kuroko z tyłu, więc i punktowo okej. Zatem ludzie, lajkujcie, facebookujcie i uważajcie na to, co się dzieje na naszym kanale. Tak. Bo pojawiają się różne ciekawe informacje. Takie ciekawostki ze świata mangowego i nie tylko. I nie tylko. Jak obcinanie rąk. Tak, to kolejny modna rzecz w Japonii. Ostatnio. Dokładnie. Miej rękę swojej idolki. To dokładnie. Zatem słuchajcie, trzymajcie się, do zobaczyska. No, pa. Cześć.